Dobra, to pierwszą rzeczą, którą tutaj mamy, jest to taka drabinka do zawieszenia w klatce. Fajna, nie? Musi się spinać. Ile ta drabinka kosztowała, pamiętasz? Tu jest taki hamaczek, ale to jest taki dwupiętrowy. No, to jest taki, że do środka mogą sobie wchodzić. Tu sobie mogą wchodzić do środka. Tutaj on wygląda tak. Taki dwupiętrowy. Tutaj mogą wchodzić. I jak to powiesimy, to będzie, no nie? Fajne. Wtedy będzie fajnie widać. I kolejną rzeczą dla naszych małych gryzoni jest taki śpiworek. W środku ma takie miłe futerko. I tu hamaczek. Już taki jednopiętrowy. Jak będzie wisiał w klatce, to pokażemy. I co? Ostatnia rzecz to kuweta. Kuwetę dobrze zapieczętowali. Tu taka kuweta z rusztem, żeby sypywać żwirek czy jakiś pelet pod spód, żeby to nie rozrzucały, nie roznosiły po całej klatce. Także to jest dobra sprawa. Tutaj mają jeszcze takie do zahaczenia. Mi się wydaje, że królik bardziej, nie? Rzuca. Jak mieliśmy królika, to tak rzucał, przesuwał to. Nie? Kuba. A szczury to chyba nie, to jest dość ciężkie. A jeszcze jak się nasypie żwirek. Się prezentuje złożona klatka. Jest wysoka, duża, przestronna. Także szczurką będzie się mieszkało komfortowo. Bardzo nam się podoba to, że tutaj ma otwieraną górę. I tutaj łatwo im będzie wysprzątać, pozmieniać mebelki i pogłaskać. No tak. Łatwy będzie dostęp i do akcesoriów, i do samych szczurków. Tu jeszcze ma z boku dwa takie zwykłe, jak to często w klatkach, zamykania. O, tam w tle widać pieska. Podoba Ci się nowa klatka? Tak. Mi też. Czekaj, czy się naszym szczurzycom spodoba. Na pewno. Dobra, to my teraz będziemy tutaj wszystko układać, wkładać do klatki, meblować im. To się okaże, że szczury mieszkają lepiej jak my, mają większy komfort. Nie, chyba aż tak to nie. Dobra, jak to wszystko już poukładamy, wpuścimy szczurki, to nagramy. Klatka jest wstępnie udekorowana. Szczurki szaleją, zapoznają się z nowym otoczeniem. Nie wiem, czy wspomniałam, ta klatka to jest Frodo. Tam jest kuweta z kamieniem, podobno to pomaga, żeby szczurki obsikiwały. Tutaj jest jedna z tych półek na dole, służy nam jako taca, żeby tak po całej klatce nie rozsypywały jedzenia. Klatka jest matą wyłożona, tutaj śpiworek. Lili. No tutaj wiszą hamaczki. Tutaj jest ten zrobiony przez nas. Gdzie tutaj jest ten piętrowy? Szaleństwo was opętało jakieś?
Jezu, jak tamta. Czarno-biała to Diana. No chyba najbardziej szaleje. Mila tutaj sobie słodko je, ona jest najstarsza. Ta jest najmniejsza. Lili. Tutaj mamy jeszcze taki domek, ale może przy następnym wystroju, jak to wszystko pójdzie do prania, będzie zmiana, to może go umieścimy gdzieś tam na dole. Dobra, niech się szczurki oswajają, niech sobie pojedzą. Jeszcze trzeba im poidełka zawiesić. Masz. I do następnego razu.